Witajcie w drugiej części programu DNA Rynku, w której będzie o giełdach, gospodarkach i Twoich pieniądzach. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam Was na ten odcinek DNA, który ma tytuł Wojenny chaos. A dlatego, że przejrzymy ten najbliższy tydzień, zobaczymy co będzie najważniejsze dla giełd, gospodarek i dla Twoich inwestycji, ale już w poniedziałek najważniejsza będzie reakcja rynków na zamach w Paryżu. Dokładnie na ten zamach. Rynki nie mogły jeszcze zareagować, bo zamach był w piątek po południu, w zasadzie wieczorem. No i gdyby był w trakcie sesji, to myślę, że spokojnie moglibyśmy obserwować 10-12% spadki. Inwestorzy mogli się jednak przespać z tym tematem i przynajmniej na razie, w związku z tym, że nie zostały uszkodzone żadne ważne instalacje, jak fabryki czy źródła zasilania, to oczywiście wzrosło ryzyko polityczne w Europie, ale inwestorzy nie powinni przereagować, czyli nie powinno być za dużej rynkowej reakcji. Oprócz reakcji rynków na zamach w Paryżu, indeks New York Empire State, czyli zapowiedź tego, co się będzie działo w amerykańskim sektorze usług, to dość zagadkowe, bo to indeks wyprzedzający i mówiący, że sektor usług powinien się kurczyć, ale na razie się nie kurczy. My wiemy z indeksu ISM, że ten sektor usługowy rozwija się wybitnie dobrze. No więc na razie na indeks New York Empire State trzeba patrzeć podejrzliwie, ale długoterminowo zapowiadają, że usługi w Stanach będą słabsze. Tylko tyle w poniedziałek, a we wtorek również Ameryka. Przede wszystkim amerykańska produkcja przemysłowa, która to jak widzicie na tym wykresie jest w wybitnie słabym stanie. Amerykańska produkcja od czasu, kiedy ropa naftowa taniej, niestety też bardzo mocno spada. No i teraz wszystko powyżej zera będzie naprawdę dobrym wynikiem, bo ostatnimi czasy ta produkcja bardzo słabo się trzyma. Inwestorzy liczą tylko na to, że nie będzie w Stanach tej produkcyjnej recesji. Na razie być nie powinno, bo amerykańscy producenci przynajmniej nie wyrażają takich obaw, choć ten spadek, który jest możliwy z poziomu 0,4 już jest realny. Gdyby tak było, myślę, że też na razie nikt by się tym nie przejął, bo amerykański Fed już dość jasno jest zapatrzony na to, że w grudniu stopy procentowe będą wyższe. Przejdźmy do kolejnego dnia tego tygodnia, czyli do środy. W środę zatrudnienie i wynagrodzenie w Polsce, czyli dwie istotne informacje, które będą miały znaczenie tylko dla nas lokalnie. To, co jest istotne, to, że zatrudnienie i wynagrodzenie będą rosły. Zatrudnienie o 1%, tak można powiedzieć standardowo, a wynagrodzenie o 3,6%. I to jest bardzo dobra informacja. Kolejna dobra informacja, która pokazuje, że jeżeli chodzi o polskiego konsumenta, to nie powinniśmy się przejmować, że on powinien wydawać bardzo dużo. No i choć w ostatnim czasie, jak widzicie na tym wykresie, bardzo dużo zarabiał, to są te procentowe wzrosty i dynamik wynagrodzenia, to na razie te pieniądze raczej oszczędzamy niż wydajemy. To odrobinę zagadkowe, ale przynajmniej na razie można powiedzieć, że Polacy gromadzą oszczędności. Długoterminowo dobrze, krótkoterminowo szkoda, że nie wydajemy więcej, choć lepiej, żebyśmy w ogóle oszczędzali, jeżeli mamy z czego. Dlatego też przejdźmy już do czwartku. W czwartek najistotniejsze wydarzenia to posiedzenie Banku Japonii, który być może tym razem powie coś więcej o dodatkowym drukowaniu tych jenów, których tak wypatrywaliśmy w zeszłym tygodniu, w zasadzie w zeszłym miesiącu i spodziewam się, że Bank Japonii w końcu zmięknie i będzie drukował więcej. Będzie chciał wykorzystać to, że Fed zaczyna podnosić stopy procentowe, a w związku z tym będzie można podwyższyć w Japonii inflację. Tyle z Japonii w czwartek, ale również w czwartek informacje z Polski. Sprzedaż i produkcja. Sprzedaż ma wzrosnąć kosmetycznie, produkcja trochę mocniej, ale jedna i druga informacja, jeżeli będą przynajmniej na tych poziomach, no nie będą wołały o pomstę do nieba, bo przecież Polska powinna być dużo silniejsza, gdybyśmy chcieli myśleć o dużym wzroście, jednak tego dużego wzrostu w tym przypadku nie będzie. Widzieliśmy, że PKB rośnie na poziomie 3% z haczykiem i w związku z tym ta sprzedaż i produkcja na tym poziomie byłyby umiarkowane. Ważne, żeby nic z tych danych nie spadało. No i to będą jedyne i ostatnie dane, jeżeli chodzi o dane gospodarcze w tym tygodniu, bo w piątek już spokojnie. A w związku z tym, co będzie najważniejsze? Produkcja w Stanach Zjednoczonych, decyzja Banku Japonii i oczywiście polska produkcja. Aby wiedzieć, co się będzie działo globalnie, regionalnie i w Polsce, warto spojrzeć na te informacje. My też w związku z tym zrobimy zmiany w portfelu DNA Rynków, którego to partnerem jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, co się zmieniło w portfelu DNA Rynków, koniecznie zobacz nagranie portfela DNA, które już teraz dostępne na dnarynków.com. A tymczasem zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek DNA Rynków, na przegląd następnego tygodnia, który będzie w poniedziałek, 23 listopada. Tymczasem do zobaczenia, do zarobienia.